Cześć, dzisiaj demontaż Sony Ericssona T630. Ściągamy tę klapkę. Bateria w tym przypadku to BST25. I dokładne informacje na nalepce informacyjnej. Tu widzicie. Sony Ericsson T630. No i dobra, teraz się zabieramy do demontażu tego telefonu. Pierwsze co, ściągamy tutaj górną obudowę. Jest naprawdę bardzo ciężko ją ściągnąć, podobnie jak w Sony Ericssonie T610. Tu sobie zaczynamy, wbijamy nasz otwierak. Tylko jeśli telefon w tym przypadku jest nowy, to jest cholernie ciężko to w ogóle podważyć. Ale pokażę Wam, jak to dokładnie ma być. Tu podważamy. Tutaj sobie wbijamy oczywiście. I delikatnie wysuwamy do przodu. Tutaj najlepiej kciukiem, jeśli się w ogóle da. Tak. To samo robimy z drugiej strony. I wysuwamy do przodu. Chyba się na razie nie da, jest bardzo ciężko. Naprawdę jest bardzo ciężko w tym telefonie. Ja to wszystko robię tak specjalnie, po amatorsku, żebyście ogarnęli po prostu temat. Wiadomo, że szkoda takiego telefonu niszczyć, gdyby ewentualnie był w pięknym stanie. O właśnie, to leciało i już jest chyba. O tak właśnie, o to chodzi. Widzicie, tu są zaczepy i tak to ma zejść. Bardzo ciężko. Tak to wygląda, te zaczepy wewnątrz. I jeśli chodzi tutaj o antenkę zasięgową, tutaj są zaczepy, tu jest jeden, tu jest drugi. Tu wystarczy tak podważyć do góry i wysuwać, jak się uda. O właśnie. Tutaj z jednej się. Widzicie? Tu jest zaczep. I z drugiej strony jest drugi. Tu właśnie je widać. Tak. I teraz podobnie jak w Sony Ericssonie T610 odkręcamy cztery śrubeczki. Śrubeczki odkręcamy Torxem T6H. Podważamy teraz całą przednią obudowę. Najlepiej od samego dołu, bo są porty ładowania, więc jest znacznie na pewno łatwiej. Na samą górę to samo robimy z drugiej strony. Jest przednia obudowa, tutaj nam się coś zahaczyło, wszystko nam wychodziło z zewnątrz. Klawiaturka, pęknięty joystick. I wszystko nam wychodzi z wewnątrz korpusiku. Korpusik, mikrofonik, głośnik główny, wibracja. Tutaj wszystko wyciągamy w bardzo prosty sposób. Aparacik fotograficzny, tu sobie go wyciągamy. To są dwie blokady małe. I tu sobie go wyciągamy z tasiemkę z mocowania. I teraz zobaczymy jeszcze wyświetlacz, tu sobie ściągamy tasiemkę, tu sobie podważamy i wyciągamy wyświetlacz. Tak samo robimy z płytką klawiaturki. Tutaj podważamy i wyciągamy. Jeśli chodzi o port ładowania, też jest wymienny w bardzo łatwy sposób. To wszystko, jeśli chodzi o poprawny demontaż
Sonar Esona T630. Tutaj wspomnę jeszcze dodatkowo, jeśli chodzi o demontaż tej, widzicie, bateryjka. Minimum rozmiaru, ona jest tutaj po to, żeby ewentualnie przy rozładowaniu czy włączeniu telefoniku zegarek był po prostu miał poprawną godzinę. To jest zapamiętywanie. No i innych również pierdół w telefonie. I to wszystko. Do zobaczenia. Cześć.